W Rzeszowie przy ulicy Cichej 7 w piekarni Amorze rusza właśnie akcja, piękna akcja, zawieszony chleb. Na czym ona polega? Polega na tym, że każda osoba może podarować potrzebującej osobie chlebek. Może do nas przyjść, kupić taki chlebek na osobnym paragonie, zawiesić go na naszej tablicy i w ten sposób ktoś, kto przyjdzie, będzie potrzebował chleba, może sobie go zerwać i dostanie go, podać mi i dostanie go do domu. Może sobie taki chlebek wziąć. I są w takie w ofercie, są duże i małe chlebki. W zależności jak wielkie serce ktoś ma, może być takie malutkie, a może być troszkę większe. Zapraszam serdecznie. W jakiej cenie można kupić ten bochenek chleba, czy mniejszy, czy większy, i podarować potrzebującej osobie? Ten mały chlebek będzie po 10 zł i duży chlebek jest po 13. To jest pieczywo pszenne. Ten chlebek jest robiony na wodzie mineralnej i na maślance. Z dodatkiem słodu jęczmiennego i na małej ilości drożdży. To jest na długim wzroście i tych drożdży w tym chlebku nie czuć. Widzimy też tutaj tablicę, na której zawieszone są już paragony fiskalne za 10 lub za 13 zł. Rozumiem, że akcja cieszy się zainteresowaniem wśród mieszkańców Rzeszowa? Dość dużym. Jak szybko pojawiło się to w internecie, mógłbym powiedzieć, że niektórzy tu przybiegli, żeby od razu to zawiesić. I było naprawdę, naprawdę miło. I mam nadzieję, że będzie się to powiększać. Czyli tak naprawdę przyłączyć do akcji i podarować chleb osobie potrzebującej może każdy? Dokładnie. Dokładnie. Może każdy. I myślę, że ci klienci, którzy tu zawiesili, mieli różne możliwości finansowe, ale zrobili to z dobroci serca.